Siema, z tej strony Kamyk i zapraszam was na pierwszy odcinek Gothica Noc Kruka. Postanowiłem, że czegoś na moim kanale brakuje i brakuje takich filmów, nie codziennych, ale co drugi, trzeci dzień jakiegoś takiej odskoczni od FIFA, więc no, leżała sobie giereczka na półce. Myślę, a dlaczego by nie zagrać? Dawno nie grałem, gra jest naprawdę cały czas wciąga. I mimo, że nie jest jakoś graficznie najlepsza, to gra jest na najwyższej półce. Dlaczego nie puściłem wam tego początkowego dialogu z Xardasem? No, dlatego, że opowiem wam sam, jak to wygląda. W każdym razie, w pierwszej części Gothica zostaliśmy zrzuceni do Górniczej Doliny, gdzie naszym głównym celem później, jak się okazało, było zabicie Śniącego. Tak więc... Po tam zdobyciu itemków, jakiejś zbroi i tak dalej, zdobyliśmy wszystko, zabiliśmy Śniącego, ale swoim ostatnim krzykiem tam on przywołał demony jakieś Beliara. Więc no, siłą rzeczy musimy z nimi jakoś zawalczyć. Tak więc Xardas nas przywołał, bo na głacy nas przygniotły, gdy uciekaliśmy z tej jaskini, gdzie był Śniący. Tak więc no, znajdujemy się teraz tutaj. Xardas nas przywołał, no ale oczywiście straciliśmy wszystko, pamięć, no bo już jakby inaczej. Nie mamy nic, musimy zaczynać od zera. Tak więc musimy zdobyć po pierwsze oko Inosa, po drugie musimy się jakoś uzbroić, więc naszą pierwszym celem będzie dojście do Corinis, które jest dosyć niedaleko. Tak więc na początku najważniejsze doświadczenie zbieramy, no i będziemy ruszać w stronę Corinis. Dawno w Gothica nie grałem, właśnie muszę, sekunda, bo muszę to podzielić jakoś na 15-minutowe odcinki, już chyba leci z minutę, powiedzmy, więc będę się to dzielił jakoś na 15-minutowe odcinki, żeby nie było za dużo tego i tak dalej. Dobra, zbieramy na początku wszystkie zwoje i tak dalej, co nam tylko potrzebne. Na razie będę trochę lamił, gdyż dawno nie grałem w Gothica, a... jak się otwierało, tak, okej, okay, mam już pałkę, pałka jest dobra, okej, okay. Tak się biło, tak się ten, okej, okay. O, trochę przelagowało, trochę laguje, trochę lubię, kapliczkę Beliara, no tak, posąg Beliara, no dobra, idziemy na dół, tak, więc coś tu było jeszcze, tak, jest mikstura, dobra, lecimy na dół, ja będę starał się zbierać jak najwięcej doświadczenia, jak najwięcej wszystkiego, żeby była moja postać wykoksana. Mam wszystkie gotiki od jedynki do Zmierzchu Bogów, bo uważam, że Arkania to nie gotik, tylko jakiś duży shit, który nie wyszedł po prostu. Tym bardziej, że nie był robiony przez Piranha Bytes, tylko przez jakieś inne studio, już teraz nie pamiętam. W każdym razie. Menzurka, bla bla bla. Gra naprawdę na tamte czasy to była jedna z... no, to był hit po prostu. Nie wiem, zaraz zobaczę. Nie zobaczę, czy zobaczę, w którym to roku było wyprodukowane. Nie wiem, ale jeszcze gra działa na Windowsie 98, więc... hej. Dobra, zbieramy wszystko. Ładnie, pięknie. Później będziemy to sprzedawać. Gra chodzi płynnie, więc spoko. Ja chętnie bym dla was nagrał coś naprawdę wykoksanego, jakąś dobrą gierę. No ale mój komp jest 5-latek, więc ciężko jest coś takiego nagrać dla mi. Gdyż no, 15 FPS-ów to nie jest za dużo. Ostatnio grałem w Warzy. Kozacka giera. Naprawdę polecam. Jeżeli ktoś nie wie, The Warzy chyba jest oficjalna strona. Naprawdę gra jest mistrzowska. Tym bardziej, że jest to na razie tylko faza alfa, a gra już jest naprawdę bardzo fajna. Dobra, weźmy sobie premię do siły 1, załóżmy sobie pas. I okej, okay, idziemy dalej. Bo tam mieszek jakiś był i nie podniosłem, no ale... hej, to ja. Dobra, idziemy, tu gdzieś powinien być wilk. Trochę przyspoileruję wam. No. 35 FPS, 40, także płynnie, spoko. O, owca, możemy zabić owcę. Ciemny krzyk. Siu. O. Będzie ciężko. Tak jest, 10 ekspo. I mięsko. Tam jest już wilk.
Stylet, Jean. Okej, okay. Lecimy. Gdzieś powinien być goblin. Oho, jak to się pamięta. Grałem, nie wiem, z 3, jak nie wiem. Nie no, z więcej chyba z 3-4 lata temu. Nie no, z 3 ostatni raz. A grę nadal się pamięta. Nadal się wiedzie, niczego nie znajdę. Także gra jest naprawdę wypas. Okej, okay. Lecimy dalej. Położeń leczniczy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać, bo jak nie, to będzie lipa. Okej, mamy jakiś łuk tutaj. Zwoje, mikstury, strzały, mikstury, strzały, strzała, mikstury, strzały. Okej. To wszystko. Mogę się chyba założyć ten łuk. Jestem pewien. Tak, mogę. Ale już jesteśmy wykopcani, ledwo co wystartowaliśmy. Przejdziemy teraz sobie przez tunel, który dla początkowych graczy nie był na pewno zauważalny, ale można sobie zdobyć trochę expa, może sobie zapiszę, co by nie było. Okej. Bo to wiadomo, że jak się zginie, to od początku, a po co to tak? Ja zawsze zapominam w takich gierkach zapisywać i później mam problem. Dziabnął nas już ktoś. Nie wiem, czy to ten, czy to nie ten. Nic tu nie ma, czego tu nie znajdę. Ktoś nas zdziabnął. Dobra. Ktoś tu jeszcze był? Goblin? Okej. Okay. Zapiszmy. Dobra, lecimy dalej. W ogóle już chyba mam, już jak ten filmik będzie, to już mam 100 subskryberów. Więc... dzięki. To mogę powiedzieć. Oho. Dwa te polne gówna. Fuck my life. Stąd później tu przyjdę. Jeszcze nie wiem, jak w ogóle zbuduję postać, czy będzie to mag, czy będzie to najemnik, czy coś, czy z łuku będę bił, czy z czego. Okej, okay, 3 gobliny. Nie. Nie pamiętam, dobra, nieważne, jakoś sobie poradzę. Jak się blokowało? Nie pamiętam. Dobra. Może da się zagrować jednego? Da się chyba. Nie? Nie da się. Oho, no dobra, to był głupi pomysł. Oho, tego bym tutaj dobił. Tak jest, pięknie. Skill jest. Skill jest. Daj. Okej, okay, nice, jeszcze jeden. Nie wiem w ogóle, jaki mam poziom trudności, to się kiedyś wybierało poziom trudności, czy nie? Zaraz zobaczmy. Nie, 3 gobliny. Tak więc gra ta wymaga też trochę klikania prawy, lewy przy ataku, więc nie. No nie da się tej gry określić. Te gotiki od 1 do 2 noc kruka to jest po prostu miód. Trójka mi się też podobała, mimo że optymalizacja była ciulna. A trójka noc kruka, no to nie muszę komentować, bo gra była lipna pod względem każdym, gdyż nie dało się jej praktycznie przejść, na gdy pierwszy raz wyszła. I jej nigdy jeszcze nie przeszedłem. Trójka przeszedłem, ale noc kruka jeszcze... nie. Zmierz bogów jeszcze nie przeszedłem ani razu, gdyż co? Gdyż gra po prostu z się pałkę trochę. Ale też jest lepsza od na przykład Arkani, którą przeszedłem. No nie wiem, dobra, coś mam tutaj, ten mięsko, okej. Okay. Miałem coś sprawdzić, miałem sprawdzić, czy poziom trudności się tu ustawia. Nie? Okej. Okay. No dobra, to jak nie ma poziomu trudności, to lecimy dalej. Zapiszę sobie. La. Nie wiem, o czym mówić, no ale hej, jestem dopiero początkującym youtuberem, więc... okej. Okej, jeden się zagrował. Chyba jeden. Oh yeah. Dobra, idziemy. Oho! To mi pizdu! Fuck! Leżę chyba. No,
dobra. Ale spokojnie, spokojnie. Było dobrze. Dammit. Okej, lecimy jeszcze raz. W lewo chyba. Pierwszego ładnie rozwaliłem, ale drugim jak mi pizdno. Okej. Okej, mam jednego zagrawanego. Co jest? What the... the fuck was that? Ale one pizgają ładnie. Dobra, jest turka. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Lecimy. Okej. Jeszcze raz. Tak jest. 20 ekspo. To są mikstury, mikstury, mikstury. Lecimy dalej. To już powinno tak jest wyjście. Idziemy na dół. Tam spotkamy jednego z naszych byłych znajomych. Taki spoiler, ale ja spoileruję wam. Mi się tak będzie łatwo to nagrywało, no bo nie będę musiał tego ciąć, nie będę musiał nic z tym robić, po prostu wrzucę to, przemagluję, przerenderuję i wszystko będzie kozacko. Tak mi się wydaje. I to jest najszybszy sposób dla mnie, żeby wrzucić wam filmiki, a skoro chcecie. Jak nie chcecie, to oczywiście nie musicie tego oglądać. Jeżeli jesteście tu dla FIFA, to nie wiem, co tu jeszcze robicie. Skoro was nie zainteresowała ta gra. Ale może jacyś inni widzowie się trafią, którzy będą chętnie to obejrzą. Więc zapraszam was. Oglądajcie. Ja schodzę na dół. Chciałbym utrzymać wasz poziom oglądalności, co na niektórych filmach to nie jest zbyt wysoki. Dobra, tam jest jak on miał? Laster. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę. Laster, skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lasy, aż wreszcie znalazłem tę kotlinkę. Diego, Milton i Gorn nadal są w Górniczej Dolinie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Czy chcemy to słuchać? Nie wiem, właśnie muszę się... pytam się was teraz. Czy chcecie słuchać dialogów wszystkich? Wszystko... Tak więc, co się stało? Tutaj można mu pomóc, chyba z tego co wiem, jakieś zadanie od niego jest. Po upadku śniącego, całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Smok. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie, na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Okej. Zmierzam do Corinis. Co wiesz o tym mieście? Corinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe, nic specjalnego. No, czemu pytasz? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. Czyżby niesamowite. Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. Jak widzicie, tutaj głos był trochę zmieniony do poprzedniej rozmowy, dlatego że poprzednia była z Gothica 2 zwykłego, a ta była już z Nocy Kruka, więc trochę mi to nie wyszło, no ale... Może nie wiedzieli wtedy, że chcą dodać dodatek, nie wiem. Dobra. Może jakieś rady. Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino.
Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie zioła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. No, tak więc, jak widać, mamy 10 sztuk jakichś przynieść. Już dowiedzieliśmy się, jak dostać się do miasta. Jest jeszcze więcej sposobów. No ale dobra, to był pierwszy odcinek. Jesteśmy jeszcze noobami, ale hej. Dobra, to był pierwszy odcinek Gothic Noc Kruka. Zapraszam na kolejne. Myślę, że powinny wychodzić co 2-3 dni. To był Kamyk. Subskrybujcie, lajkujcie. Spadam. Yo!